Ale nie o tym będziemy gadać, jaki jestem zajebisty, fantastyczny, ułożony, bez nałogów, fenomenalny, wyrozumiały. Kurczę, mamo, chwalę. Cześć, witajcie, detailingowy dziadzie, a dzisiaj kolejna paczka od widza. Tym razem od Krzysztofa, kolejna zresztą, już kiedyś mi chyba wysyłał. Na szybko tak, kurczę, bo dzisiaj mam dzień nagrywek, niedziela. Dzisiaj jest film pod tytułem 10 tysięcy subskrypcji i całkiem chyba moim zdaniem niezła paka do wydania. Ale zapakował, kurczę. Paczka już trochę leży, kurczę. No tak jak mówiłem w tym filmie, bo dzisiaj nagrywałem te 10 tysięcy subskrypcji. Dziękowałem w sumie za subskrypcję. O, zwrotów nie przyjmuję. Rękawice bokserskie, kurde. Miłego smalcowania. Czekam na odcinek. Lux Detailing. Krzysztof. Dzięki, Krzysiek, kurde. No ja miło, naprawdę. Zwykła kartka. A ile radości. Zajebiście. Super, dziękuję, Krzysiek. No to będę się napierdzielał. O, jak byłem piękny i młody, kurczę, w Rzeszowie jeszcze pamiętam. Troszeczkę boksowało się. Odrobinkę. W łeb się dostawało aż miło, kurde. Ho, 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 zajebiście. Nie, no tego się nie spodziewałem. Kurde, rękawic. Będę napierdzielał tych, którzy, kurczę, nie będą się ze mną zgadzać. Będę ich naparzał. No, Krzysiek, no jestem pod wrażeniem, naprawdę. Mikrofibry, jakie fajne. O, ja pierdzielę. A tutaj zestaw Bad Boys. Seria. Co my tu mamy? Bezszwowe, ale zajebiste. O, panie, do past będą bajeczka. Czuć jakość. Fajne, mięsiste. Coś w stylu, kurde, FX Protect. Takie mięsiste. Naprawdę. Rewelacja. Dzięki, Krzysiek. Bomba. Tu coś się przykleiło. Będzie trzeba je przejrzeć. Wiadomo, jak to z fibrami. Rewelacja. Naprawdę. Jakość mikrofibr zajebista. No. Super. Super. Naprawdę. Zdecydowanie fajniejsza niż te, co ja używam do... do czego ja używam? Do docierania powłok, co kupuję u miejscowego szamana za parę drobnych. Zobaczmy to. Co my tu mamy? O ja, opakowanie Bad Boys, a tu zobacz, co jest grane. Dodać, o ja, no bajka, no bajeczka. To jakiś perfum? Co to? Magnetic Style, kurde. Jest moc. Wosk, kurczę. I ładnie pachnie. Naprawdę, co on mi przypomina? Który wosk? Haha! Naprawdę przypomina mi któryś wosk. Nie wiem, który, ale... Zajebisty zapach. No patrz, można? Można. O ja! Dzięki, Krzysiek. Super, kurde, kiedy ja to wysmalcuję? No a tutaj to już wiadomo, co jest 5. No tutaj, tam mamy lepszy zapach, ale tu będzie pewnie lepsze masełko pewnie. Zobaczymy, tu jest zimno, temperatura nie za wysoka i mam od razu mikrofibrę i naklejkę. O, to nakleję od razu. Tutaj mam taką tablicę ogłoszeń. Ciach i na jasnym, żeby było widać, gdzie, powiedzmy tu, ale odwrotnie. Powiedzmy tu. O. Niech będzie. Ok. Aparat stoi, będzie nagrywane. Słuchaj. Krzysiu, no dziękuję ci bardzo. Bardzo miła niespodzianka. Karteczka robi robotę. A rękawice to już mistrzostwo. Ja pierdzielę. No nic, no trzeba będzie zacząć boksować. Akurat tam, gdzie jeżdżę, jest worek. Tak się do niego kiedyś przymierzałem. Ale powiem ci, że no niestety już stawy i kości nie te co kiedyś, więc kurczę, ciężko będzie tak napieprzać. Ale nie ukrywam, że może sobie trochę odświeżę łeb, bo mam tam zajęcia z boksu. Mam zajęcia z boksu, więc kurczę, może się zapiszę. Dzięki jeszcze raz, Krzysiu. Nie wiem, kiedy to ogarnę. Zwrotów nie przyjmujesz. No dobra, no przecież słuchaj, mnie dwa razy namawiać nie trzeba. Naprawdę. Tutaj widzę, że naklejeczka Zymula dla zmylenia, że niby Zymul w środku. No dobra, to padzik RRC pewnie. Tym będziemy smalcować. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!
Dziękuję.